Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Protesty rolnicze w Indiach. Dlaczego kraj, który znajduje się w czołówce producentów żywności na świecie, nie potrafi zapewnić godnego życia ponad połowie ludności? Bo tyle utrzymuje się w Indiach z rolnictwa. I czym te protesty różnią się od wystąpień rolników w Polsce i innych krajach europejskich? Za kilka tygodni wybory w Indiach. Czy rządzący opanują wybuch społeczny? Władze Naddniestrza proszą o opiekę Rosji przed dyskryminacją ze strony władz Mołdawii. Czy powtarza się schemat, który doprowadził do wojny w ukraińskim Donbasie? Na wschodzie Demokratycznej Republiki Kongo oddziały wspierane przez Rwandę sieją spustoszenie. Dlaczego oba kraje od lat prowadzą mniej lub bardziej otwartą wojnę? Jemeńscy Hudi atakują statki na Morzu Czerwonym. Jakich aktywność wpływa na sytuację w samym Jemenie? Grenlandia topnieje. Jak zmieni się świat, jeśli ta wyspa naprawdę stanie się zielona? A także o łapaniu złoczyńców, których nie da się złapać. O tym w raporcie o stanie świata 2 marca 2024 roku. Raport o stanie świata to program o świecie i ludziach finansowany ze składek słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres: raportrosiaka.małpa.gmail.com, adres naszej strony: raportostanieświata.pl. Adrian Bąki, i Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura w Warszawie, gdzie jak zwykle nagrywamy ten program. Zaczynamy! Od ponad dwóch tygodni trwają protesty rolników w Indiach. Tysiące bardzo zdenerwowanych mężczyzn blokują drogi i wychodzą na ulice w różnych częściach kraju. Policja i służby bezpieczeństwa jak dotąd uniemożliwiają rolnikom realizację planowanego marszu na New Delhi, ale ten protest, prowadzony kilka tygodni przed wyborami w Indiach. Jest bardzo niedogodny dla rządu Narendry Modiego, który dwa lata temu musiał ustąpić rolnikom przy podobnych protestach. Czy tym razem będzie podobnie? I czym te protesty różnią się, a może się nie różnią od akcji rolniczych w Europie? W studio Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który właśnie wrócił z Indii, a zatem jego perspektywa będzie gorąca. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Dwa lata temu wyglądało to tak, jakby miało dojść niemalże do rewolucji w Indiach, tym razem jest chyba trochę łagodniej. Rząd się nauczył czegoś? Nie, no jeszcze po prostu chyba nie osiągnięto jakiejś masy krytycznej tego wzburzenia rolników, tak? To jest, jednak te protesty tegoroczne są ograniczone geograficznie i liczebnie dużo bardziej niż te sprzed dwóch lat, tak? Tam te dwa lata temu to w pewnym momencie nawet było 200 milionów ludzi w całym kraju zaangażowanych, tak? To, to były rekordy bite. Teraz mamy grupy kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, głównie z Pędżabu i Haryany, czyli tych, tych stanów najbliżej Indii, te protesty nie są tak kłopotliwe, im się nie udało dotrzeć do Delhi, tak? Są rozbijane te ich marsze dużo przed stolicą, więc y, i wpływ tego na, na samą politykę wewnętrzną Indii. Nie byłby duży, gdyby nie właśnie to, że faktycznie no, już jesteśmy w nastroju kampanijnym. Premier Modi objeżdża cały kraj w zasadzie codziennie gdzieś otwiera jakiś nowy projekt, tak ogłasza nową inicjatywę, więc tu już się przygotowują na wybory i te, te protesty rolników faktycznie są jedynym jakimś zagrożeniem dla premiera Modiego i jego partii, bo na tym wzburzeniu rolników prawda, chcą wygrać partie opozycyjne, które w przeciwnym razie już nie miałyby zupełnie żadnej Amunicji, żadnej, żadnego głosu, i by się nie liczyły w tych wyborach, więc one będą i próbują wykorzystać i się podczepić pod te, protest, po te protesty rolników, wytykając rządowi niespełnione obietnice. Przecież pamiętajmy, on w 2016 roku obiecał podwojenie dochodów rolników do 2022 roku. To jest zupełnie niezrealizowana obietnica, i tych obietnic niezrealizowanych jest cała masa. Zresztą jednym z powodów tych protestów dzisiaj jest właśnie niewywiązanie się z tych zobowiązań. Jakie rząd też między innymi poczynił te dwa lata temu, wtedy ustępując przed rolnikami. Pamiętajmy, te dwa lata temu to było jedyny raz, kiedy w jakiejkolwiek sprawie ten niezłomny premier, jak się lubi przedstawiać, musiał jednak ustąpić. Zanim porozmawiamy o polityce, powiedzmy, co to są za ludzie, ponad połowa Ludności Indii to są ludzie zaangażowani w produkcję rolną. Jak oni żyją, z czego żyją, na jakim poziomie żyją? To jest grupa, znaczy taka, musimy też rozdzielić, tak? Tych właścicieli jakichś gospodarstw rolnych to są często bardzo bogaci ludzie, mający duże posiadłości, ale pracownicy najemni w rolnictwie, albo ci chłopie tacy mało rolni, no to jest grupa jedna z najbiedniejszych w Indiach, tak? W Indiach mówimy, że w ogóle na wsi żyje 65% populacji, czyli to jest jakieś 900, ponad 900 milionów ludzi. Rolnictwo, które zatrudnia właśnie około 50% Ludności dostarcza tylko 20, niecałe 20% PKB, w związku z tym to też pokazuje, że to rolnictwo jest zacofane, jest nieefektywne. Ono wymaga zmiany, no, taką próbę zmiany... Chociaż Indie są w wielu miejscach potentatem w produkcji żywności, zwłaszcza oprócz takich państw, ja nie wiem, jak Chiny czy, mhm. czy Brazylia. No, od produkcji czasu, cukru na tak, przykład. Od, od, od czasu rewoluc Zielonej Rewolucji, tak zwanej, tak? Wprowadzenia nowych gatunków, nowych nasion, nowych upraw w latach 60., -tych, 70. -tych, też dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, wtedy e, organizacji międzynarodowych, Indie stały się samowystarczalne w ogóle żywnościowo, a później zaczęły eksportować tą żywność. Tylko no tutaj nie wiem do końca od czego zacząć, nie? jakie są przyczyny tego, 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 tego protestu, prawda? Bo, bo on jest złożony, jakby dlaczego rolnikom w Indiach żyje się źle? E, jakby to jest też kwestia relatywna, tak? bo jakby im jest trochę lepiej niż było te 5-10 lat temu na pewno, ale jest im gorzej, jeżeli się porównują do mieszkańców miast. Tak? Rolnictwo rosło rocznie, średnio przez ostatnie 5 lat 1 do 3%, a gospodarka cała rosła od 6 do 8%. Tak? Miasta się bogaciły jeszcze bardziej, a wieś się bogaciła. Po, pomalutku, powolutku. W związku z tym to poczucie ich jakby, że rozjeżdżają się te, te, te drogi wsi i miasta, to powoduje jakąś frustrację. Tak? Poza tym mamy no, takie czynniki ogólnoświatowe. Tak? To, co wyprowadza też na ulicę rolników właśnie w Europie. No, po, 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 po pierwsze, w ostatnich dwóch latach ceny płodów rolnych, produktów rolnych na światowych rynkach regularnie się obniżały, tak? Po tym szczycie skoku w, po zaczęciu wojny na Ukrainie przez Rosję, w zasadzie od kwietnia 2022 roku ceny żywności, produktów rolnych na światowych rynkach spadały i dzisiaj są na poziomie sprzed pandemii, tak? To jest, więc a jednocześnie w tym czasie, przecież wszędzie na świecie wzrosły koszty produkcji, tak? Elektryczności, energii i tak dalej. Nasion, nawozów sztucznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to po faktycznie powoduje tak złość rolników w Europie jak i w Indiach, prawda? Wspominasz o tych elementach, które łączą te protesty, prawda? No bo jeżeli mówimy o spadku cen, no to jest dokładnie to samo co w Polsce czy co na rynkach europejskich. W Polsce czy w Europie tym żelaznym wilkiem jest tak zwany zielony ład. Czy rolnicy indyjscy też poddani są pewnym regulacjom, które muszą przestrzegać, żeby produkować żywność czy to jeszcze w na takim poziomie nie doszło do Indii, nie dotarło? Nie, no, zdecydowanie nie, nie dotarło do Indii. Tam nie ma takich ograniczeń, jakby z uwagi na ochronę środowiska, jakieś regulacji tak, takich, jakie są w Unii Europejskiej, ale pewne elementy styczne, spójne z tym, co mamy w Europie są, tak? Na przykład, no, nie wiem, protesty rolników przeciwko otwarciu granicy na, na import z Ukrainy, tak? Czy w ogóle na import produktów rolnych z zagranicy, co mamy w Europie, tak sprzeciw po, wobec na przykład umowy o wolnym handlu z Mercosurem, tak, czy z innymi. Regionami. No w Indiach też się to jakby w tych Żądaniach rolników przewija. Na przykład chcą, żeby Indie wycofały się z porozumień w ramach WTO, Światowej Organizacji Handlu, które też nakładają pewne zobowiązania do obniżania stawek celnych, prawda? pewne restrykcje fitosanitarne na produkty i tak dalej. W związku z tym tam też jest taki odwrót od wolnego rynku. Tak? Rynek, który nam zagraża, bo można gdzieś na rynkach międzynarodowych znaleźć produkty tańsze. Tutaj te produkty, te, te protesty w Indiach mają też takie no, wewnętrzne, własne źródła, prawda? bo to jest kwestia też. Odpowiedzi na kryzys żywnościowy i na COVID w polityce rządu. Rząd indyjski obawiając się o własne bezpieczeństwo. Żywnościowe wprowadzał w ostatnich latach na przykład ograniczenia eksportowe. tak? Zakazywał eksportu cebuli czy ryżu w różnych okresach. To powodowa... no i dotował chyba rolnictwo. No, dotowanie rolnictwa to jest jakby oczywiste. W Indiach to się dzieje. Zresztą w Indiach pewnie no, jest bardzo ogromna rzesza ludzi, która dostaje po prostu za darmo. Ryż i, i pszenicę są, sklepy, takie punkty, gdzie się to rozdaje. tak? Jakby kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, magazynowania tego tej żywności właśnie na własne potrzeby, żeby jemu rozdać najbiedniejszym, to jest ważny element w ogóle i polityki wewnętrznej i gospodarki wewnętrznej i tak dalej. No ale te ograniczenia eksportowe powodowały tak, że rolnicy nie mogli sprzedać swoich płodów rolnych na, na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie rząd, żeby obniżać te ceny żywności na wewnętrznym rynku, tak, żeby nie uderzyło to w tych najbiedniejszych, wprowadzał, obniżał stawki celne na, nie wiem, na olej jadalny, na inne y, rzeczy, których w Indiach było mniej, tak, w związku z tym to powodowało obniżenie też cen innych produktów. I dzisiaj, no, nie wiem, takie przykłady, y, że jeszcze w zeszłym roku kilogram cebuli można było sprzedać za 40 rupi, tam pół dolara, tak, a dzisiaj to jest 8 rupii, tak, czyli jedna ósma y, dolara, więc te, no i rolnicy rozkładają ręce, mówią, że przy takich sytuacji nie mogą y, dalej produkować, dlatego oni się domagają czego? Po pierwsze, y, rozszerzenia takiego Cen gwarantowanych dla skupu rolnego na wszystkie produkty, bo to jest na razie tylko tam pszenica i ryż, tym objęta, więc minimalną cenę gwarantowaną na wszystko, co rolnicy produkują, tak, żeby tych fluktuacji nie było. Dołączenie rolników w ogóle do jakiegoś systemu emerytalnego ubezpieczeń społecznych, zniesienie, zwiększenie tych dotacji jeszcze bardziej dla, dla rolnictwa. Więc tych różnych ich żądań jest cała masa. Najważniejsza jest ta gwarantowana cena na ich produkty. No bo sytuacja mówię, na rynkach międzynarodowych. I e, regulacje wprowadzane wcześniej, żeby zbić te ceny, dzisiaj uderzają w rolników, i oni mają pewnie uprawnione powody do tego, żeby pokazywać swoją złość i żądać jakiejś interwencji rządu. Skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze dla Narendry Modiego? To znaczy, dlaczego ten protest rzeczywiście ma tak ograniczony charakter do tej pory? Bo nie wiemy, co będzie dalej, ale do tej mhm. pory ma jednak ograniczony charakter. Bo to dotknęło przede wszystkim ty, tych rolników w Pędżabie. Tak? To jest najbardziej taki obszar rolny, gdzie najwięcej jest gospodarstw rolnych, którzy też produkują te produkty, które, na które ceny najbardziej spadły. W związku z tym oni też zresztą tutaj prowadzili te, tym, przewodzili tym protestom te w 2021-2022 roku. Więc. To jest ograniczona do, do tego regionu, a inni wydaje się, że no doceniają pewne osiągnięcia tego rządu w innych obszarach, tak? w zakresie budowy gospodarki, w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, w zakresie Pewnej takiej narracji o dumie, o, o doniosłości własnej kultury, wartości, tak, nacjonalistycznych pewnych haseł. To, że premier Modi no, robi takie pewne też gesty symboliczne, jak otwarcie świątyni, świątyni Bogaram w Ajotki w styczniu tego roku. Później on odwiedza w ogóle. W zasadzie codziennie jakąś świątynię gdzieś na terytorium Indii, opowiadając o, o wielkiej cywilizacji indyjskiej, mówiąc przecież o Indiach jako Bhara, czyli to państwo, cywilizacja, która istnieje te 5000 lat nieprzerwanie i teraz zostaje dostrzeżona i ceniona na całym świecie. Więc A równocześnie te... jest to kraj nieprawdopodobnie nowoczesny. Właśnie ogłoszono skład załogi misji kosmicznej Gaganian, start planowany na przyszły rok. Indie staną się czwartym krajem, który wyśle w kosmos ludzi. To jest ogromne, prestiżowe zadanie, które stawia sobie ten rząd. To jest też jeden z tych gestów modiego, który ma pokazać, że Indie z jednej strony to jest właśnie ta wspaniała cywilizacja, kultura sięgająca kilku tysięcy lat wstecz, a równocześnie kraj, który chce być głównym rozgrywającym na świecie. Zdecydowanie. To jest też element kampanii wyborczej. Indie ogłosiły, premier Modi, tak, pojechał na, na miejsce tego kosmodromu, tego miejsca, skąd się wystrzeliwuje, rakiety, ogłosił kilka nowych inwestycji w tym miejscu. Nowe miejsce, nowy kosmodrom będzie budowany znowu w Tamil Nadu na południu Indii. Ogłosił nazwiska tych czterech astronautów, którzy mają polecieć za rok w pierwszą załogową misję kosmiczną. Zapowiedział, że do 2035 roku Indie będą zbudują własną stację kosmiczną. Zapowiedział, że do 2040 roku Indie wysią człowieka na księżyc. Tak? To są pewne rzeczy. To jest też ciekawa strategia premiera Modi'ego, którą on stosuje odkąd wszedł do polityki. On, ja nazywam go sprzedawcą marzeń, tak? On, on kreśli szalenie ambitne i, i, i kolorowe wizje przyszłości. odkładają ją i, i tą, tą, tą wizję o 5, 10, 20 lat, także nie można tego, prawda, zweryfikować. A jeżeli czasem mu się powinie noga i on powie, że do 2000, na 2022 coś zrobimy, a później tego, to prze, przekroczy ten termin, no to to po prostu przedłuża kol, o kolejny raz tą, tą granicę, tak? I jakby ciągle wy, wydłużając tą granicę, także. Dzisiaj. To prawdopodobnie granicą... łatwiej będzie wysłać człowieka w kosmos niż podwoić dochód rolników. No, zdecydowanie. To jest myślę, łatwiejsze i tańsze na pewno zadanie dla premiera Modiego, ale co jest tutaj ciekawe, właśnie, że to jest nieweryfikowalne. Tak? Jakby on, to ma mu pomóc wygrać najbliższe wybory, więc on to pięknie opowiada. On mówi, że tak, jakby Indie orientują się w czasie na 2047 rok. Kiedy będą miały 100 lat niepodległego istnienia w obecnych granicach. I do tego czasu one mają być krajem rozwiniętym w pełni, mają być pierwszą albo drugą gospodarką, tak, mają być potęgą kosmiczną, mają wysłać człowieka w kosmos w tym czasie na, na Księżycu już być, i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym on mówi 25 lat. Następne 25 lat to jest okres naszej świetności, tak? kiedy będziemy właśnie doganiać zachód, świat i tak dalej ale pod jednym warunkiem, musicie wybrać moją partię i mnie do tego, żebyśmy mogli tą wizję piękną zrealizować, bo inni, prawda, się do tego nie nadają, są skorumpowani, nie potrafią no, niczego, niczego zrealizować. W Realnie z tym, rzecz biorąc, ktoś mu rzeczywiście zagraża w tej chwili? Czy BJP po prostu wygra te wybory? BJP wygra te wybory. Jak teraz byłem w Indiach, nie spotkałem żadnego człowieka, który mówiłby, że jest jakieś, w ogóle jakiekolwiek ryzyko. Wydaje się, że no, opozycja pewnie się z tym już też y, pogodziła. No, jeszcze próbują właśnie wykorzystać te protesty rolników. Jeszcze Rahul Gandhi, szef Kongresu Narodowego, czyli tej głównej partii o, opozycyjnej, y, ogłasza swoją pielgrzymkę z zachodu na, na wschód. Kilka lat temu jego pielgrzymka z południa na północ z kraju była takim momentem zwrotnym w popularności Partii Kongresu Narodowego i całej opozycji. Ale później kilka ruchów Modiego tą, tą, tą popularność opozycji jakby y, zdewaluowała. I dzisiaj Rahul Gandhi i jego partię jeszcze próbują jakoś walczyć, tak? Jeszcze nie oddają pola, ale wydaje się, że pytanie jest tylko jedno: jak wielka będzie? Zwycięstwo, jak wielke, wielkie będzie zwycięstwo partii BJP i premiera Modi'ego, czy powtórzy wynik, tak, względnej większości dla swojej partii, czy pobije jeszcze rekord tego, tego, co osiągnął w 2019 roku. Mamy jakąś jedną małą zmienną, taką, że jest znowu 90 milionów więcej wyborców, czyli młodych ludzi, którzy mają swoje preferencje. Czy do tych młodych wyborców partia BJP trafi? Wydaje się chyba bardziej, że ona trafi z tą wizją, właśnie. Świetlaną, niż ta partia kongresu, która się raczej kojarzy z przeszłością, tak, z, 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 z czasami zimnej wojny, z Java Neru. Te wybory będą największe znowu w historii dzięki temu. 980 milionów ludzi jest uprawnionych do, do głosowania. No i wydaje się, że. Ile potrwają te wybory? O około 6 tygodni, z reguły tyle tyle trwają, tak, bo to jest roz... podzielone na różne etapy. I początek w maju, prawda? Początek w kwietniu i zakończył się w maju, w połowie, pod koniec maja jeszcze. Dokładnie właśnie nie wiemy, jak ta kampania będzie wyglądała, ale już ona trwa, tak, i te właśnie objazdowe pokazy premiera Modiego, tak, tu, że otworzy kosmodrom, tam otworzy most, tak, tutaj przetnie wstęgę, tam ogłosi jakąś nową świątynię gdzieś, konsekruje i tak dalej. To jest wszystko tym elementem, kampanii wyborczej. W tą kampanię wyborczą wpisuje się też polityka zagraniczna. I no właśnie, wizyty. o niej też chciałem porozmawiać. Brałeś udział w konferencji, która właśnie chyba temu była poświęcona. Indie chcą być po prostu w pierwszej lidze światowych mocarstw, prawda, obok Chin i Stanów Zjednoczonych. Jak ewoluuje ta polityka i jaki przekaz temu towarzyszy? Główny przekaz Indii... Dzisiaj jest taki, że nie jesteśmy ani Zachodem, ani AntyZachodem. Że jesteśmy takim mocarstwem mostowym, tak bridging power, czyli łączącym wschód z Zachodem, globalną północ, tą bogatą, z tym biednym, globalnym południem. Także jesteśmy jednocześnie w tych różnych światach, mamy dobre relacje i tu i tu, dlatego też Indie w różnych konfliktach ostatnich, czy to Ukraina, czy Gaza, Powiedzielibyśmy, że siedzą na, na, na płocie, tak? Po, po angielsku, czyli no, są neutralne, starają się być neutralne, żeby nikogo nie zrazić, żeby mieć dobre relacje i z jednymi i z drugimi. Indie się same pozycjonują właśnie jako tego lidera globalnego południa, który sprawy ważne dla tych najbiedniejszych państw, stawia na tym stole, przy którym sie, siedzą największe potęgi, najbogatsze państwa, że Indie są tym rzecznikiem, który będzie zabiegał o te rzeczy, ważne dla krajów rozwijających się, bo też w części jest ciągle krajem rozwijającym się, więc działa w swoim interesie, a jednocześnie jest jakby rzecznikiem tego, tego zachodu, tego globalnego południa. To oznacza, że Indie dystansują się jednak od, i od BRICS-u, tak? i od tego sojuszu rosyjsko-chińskiego, i, I grupy państw BRICS, ale też nie chcą być postrzegane jako sojusznik zachodu. tak? One właśnie chcą być niezależnym, samodzielnym głosem w sprawach międzynarodowych, mocarstwem i wydaje się, że jakby czasem idą trochę nawet dalej, bo uważają, że już są tym mocarstwem globalnym i to są mocarstwem w pewnym sensie wyjątkowym i najlepszym, bo stoi za nimi tysiącletnia cywilizacja. Że mają własne wartości, nie będą ulegały ani liberalnym jakimś wartościom Zachodu, ani jakimś chińskim czy autokratycznym jakimś wartościom czy modelom Wschodu. One mają własne, głęboko zakorzenione w hinduizmie wartości i modele współżycia międzynarodowego i będą jakby mogły innych zainspirować. Po to, żeby budować bardziej sprawiedliwy e, świat i lepszy świat dla, dla biednych. Oczywiście za tą retoryką, bardzo piękną są dość zimne, wyrachowane interesy Indii, tak one chcą, e, robią w polityce zagranicznej to, co jest dla nich korzystne. I mówisz zimne, no ale jak słucham tego, co mówisz, to postawa Indii wobec na przykład wojny w Ukrainie jest ilustracją mhm. owego. Dystansu do obu stron, mhm. prawda? Czy to ewoluuje w ogóle? Ostatnio nawet dziwna, trochę kuriozalna historia dotycząca rekrutacji Indusów do armii rosyjskiej: idą na front ukraiński i giną. Tam są jakieś agencje, zdaje się, które po prostu ściągają ludzi, którzy na, potem orientują się, że wysyłani są po prostu na front jako mięso armatnie. Czy tego typu historie zmieniają w ogóle podejście? W Indiach do tej wojny, czy to jest właściwie stała, ten dystans do obu stron? Nie, absolutnie nie. Jakby tutaj nie, nie widzimy żadnej ewolucji stanowiska indyjskiego. Ono jest dalej neutralne i za pokojem, tak? Jakby żeby wszyscy żyli dobrze i, i szczęśliwi byli. To jest jakby stanowisko indyjskie, które wynika jednak nie z jakichś właśnie normatywnych, moralnych e, źródeł, tylko z kalkulacji, zimnej kalkulacji własnego interesu. W interesie Indii dzisiaj jest nie zrazić ani Rosji, ani Zachodu. Tak? E, w interesie Indii jest dzisiaj kupować tanią rosyjską ropę, a od zachodu. Dostawać nie wiem, uzbrojenie nowoczesne, tak żeby za zastępować to, to rosyjskie. Indie potrzebują za zachodnich inwestycji i kapitału, i technologii, właśnie po to, żeby zrealizować tę wizję premiera Modiego i żeby stać się mocarstwem. Tak. Wzrost gospodarczy jest warunkiem odgrywania tej większej roli międzynarodowej i poprawy losu, oczywiście, tego miliarda czterystu milionów mieszkańców, więc to wynika właśnie z kalkulacji interesów. Indie są pragmatyczne, są realistyczne do bólu i nic tego nie jest w stanie zmienić. Nawet te informacje właśnie o tym, że hinduscy ochotnicy jacyś giną już na wojnie w Ukrainie, że niby zostali zwiedzeni i oszukani przez różnych pośredników, ale to jest dla mnie dopiero może. To może być jakiś, jakiś pewien zwrot, pewien taki no, coś, co dzwonek alarmowy, tak? Przynajmniej dla części społeczeństwa indyjskiego, jeżeli nie dla elit, bo ja nawet w zeszłym roku robiliśmy taki projekt badawczy z partnerem indyjskim na temat dezinformacji Rosji i Chin w Indiach, porównując to do, do, do tych działań podobnych w Europie. I nasi indyjscy partnerzy w ogóle odmówili robić jakichkolwiek. Badań na temat rosyjskiej dezinformacji. Uważam, że to nie istnieje. W związku z tym ten przykład. Rekrutacji indyjskich obywateli, który odbił się dużym echem w indyjskim społeczeństwie. Tam indyjskie ministerstwo też, też interweniuje, żeby tych ludzi zwolnić z tej służby, żeby oni wrócili. i Wydano różne zarządzenia, ogłoszenia dla ludności, żeby nie jechali do, do Rosji, żeby nie dali się tutaj. To nie zwerbować. jest chyba duża grupa, to jest około 100 osób. Tak, tak? To nie jest nieduża grupa, o których wiemy na razie. Tak? To są te informacje oficjalne, że to jest tylko 100 osób, albo aż 100 osób, które potencjalnie może być mięsem armatnim. No i według mnie to jest, to będzie jakiś musiał dać do myślenia indyjskim elitom i, i mediom i politykom, że jednak rosyjska dezinformacja działa w Indiach. Ona sprawia, że ludzie wierzą w tą historię opowiadaną przez rosyjskie źródła. Myślą, że może jadą na jakąś sprawiedliwą wojnę przeciwko złemu zachodowi, prawda? Że tutaj dobry Putin walczy z, z NATO, które mu zagraża. I dlatego wierzą w to. I dają się zwieść, tak? Jadą na tą, na tą wojnę po stronie rosyjskiej, więc ja no mam przynajmniej nadzieję taką, że to będzie jakiś taki mały kamyczek do tego ogródka, który będzie musiał wzmocnić czujność indyjskich władz i, i społeczeństwa wobec tej narracji i informacji płynących z Moskwy. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Władze Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej zwróciły się do Rosji o pomoc i ochronę przed działaniami władz Mołdawii. W apelu deputowani regionu zwracają się do rosyjskiego parlamentu, Rady Federacji i Dumy Państwowej z prośbą o wdrożenie środków mających na celu ochronę Naddniestrza w warunkach zwiększonej presji ze strony Mołdawii. Naddniestrzańska Republika Mołdawska to region Mołdawii, który w latach 90. oderwał się od Kiszyniowa i z dużą pomocą Rosji funkcjonuje jako odrębna struktura, której jednak nie uznaje żadne państwo na świecie, włącznie z Rosją. Gościem raportu jest Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Apel został ogłoszony na dzień przed ważnym wystąpieniem Putina w sprawie strategii Rosji na najbliższe lata. To miała być zachęta dla niego i dla Rosji ze strony deputowanych z Naddniestrza? Trudno powiedzieć, ponieważ tak naprawdę cała sprawa zaczęła się dosyć od kuriozalnej sprawy, ponieważ zapowiedź, że być może ten zjazd deputowanych wszystkich szczebli wystąpi do Rosji z prośbą o włączenie Naddniestrza w skład Federacji Rosyjskiej to taką informację opublikował jeden z polityków, no powiedzmy opozycyjnych wobec obecnych władz Naddniestrza i od tego się wszystko zaczęło. I od tego zaczęła się cała burza medialna, to podchwycił Instytut Studiów nad Wojną i wszyscy zaczęli się tego obawiać. Natomiast w samej Mołdawii, czy także na Ukrainie nikt no, takich zapowiedzi nie brał. Na poważnie i też jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak e, czym się zakończył ten zjazd, no to możemy stwierdzić, że na tle tych wszystkich spekulacji no to góra urodziła mysz, bo zjazd zwrócił się do Parlamentu Rosji o pomoc dyplomatyczną, pomoc gospodarczą, nawet właśnie nie do Putina, nie do prezydenta, tylko do Parlamentu Rosyjskiego. A dzień później, kiedy właśnie Putin miał te swoje orędzie, w żaden sposób się nie odniósł do tych nadniestrzańskich próśb, czy w ogóle nawet nie wspominał o Mołdawii. Co zarzucają władze w Traspolu władzą w Kiszyniowie? Punktem wyjścia jest to, że Traspol, czyli stolica Naddniestrza, twierdzi, że Naddniestrze jest niezależnym od Mołdawii państwem, w związku z tym obce państwo, za jakie uważa Mołdawię, stosuje no, tak naprawdę wojnę gospodarczą wobec Naddniestrza. A takim bezpośrednim powodem jest to, że w styczniu Mołdawia wprowadziła nowy kodeks celny, na, na podstawie którego nadniestrzańskie firmy, które importują, eksportują towary za granicę, muszą opłacać cło i akcyzę na takiej samej zasadzie, jak opłacają firmy małdawskie. Przy czym zaznaczmy sobie od razu, że nadnieszczańskie firmy mogą, zgodnie z prawem Prowadzić handel zagraniczny. Jest on obsługiwany przez mołdawskie urzędy celne, ale dotychczas było w ten sposób, że nie płaciły te nadniestrzańskie firmy tych opłat w Mołdawii, ale płaciły je władzom separatystycznym. I obecnie ponieważ ten faktyczny protektorat rosyjski nad Naddniestrzem osłabł, to znaczy Rosja ma mniejsze możliwości oddziaływania na Naddniestrze i na Mołdawię, Mołdawia zaczęła likwidować te tak naprawdę przywileje, którymi cieszyły się firmy, cieszyły się władze nadniestrzańskie, a cieszyły się dlatego, że Mołdawia obawiała się wcześniej Rosji i po prostu ten stan rzeczy tolerowała. Zwrócił Pan uwagę na to, że góra urodziła mysz, mówiąc o tym zjeździe deputowanych w Naddniestrzu, to znaczy, że nie doszło do tego, czego niektórzy komentatorzy się spodziewali, ale inni komentatorzy zwracają uwagę nie tylko na ten timing przed wystąpieniem Putina, ale też na to, że jest to próba skopiowania sytuacji z Donbasu, to znaczy pojawia się tak jak wtedy w 2014 i wcześniej pojawia się argument dyskryminacji, złego traktowania lokalnej ludności. Argument, że ponad 200 tysięcy ludzi tam mieszkających to są Rosjanie etniczni. Czy na to powinniśmy zwracać uwagę, czy to są argumenty nieistotne w tej chwili? Rosja używa takich argumentów w sumie od początku istnienia na Naddniestrza, od początku lat 90. Cały czas podnosi, że. W Naddniestrzu mieszka 220 tysięcy obywateli rosyjskich, a jeszcze więcej jest ludności rosyjskojęzycznej. I ludzie ci są rzekomo ofiarami presji ekonomicznej, czy też nawet zagraża im katastrofa humanitarna z powodu blokady gospodarczej, którą prowadzi wobec Naddniestrza Ukraina czy, czy też Mołdawia. I Naddniestrze w polityce rosyjskiej pełni rolę króliczka. Nie o to chodzi, żeby go złapać, tylko cały czas, żeby go gonić, bo Naddniestrze samo w sobie dla Rosji jest bezwartościowe. Nie może ono pełnić rolę Kaliningradu, bo nie ma dostępu do morza, tam nawet nie ma funkcjonującego czy w ogóle zdatnego do użytku lotniska. To jest bardzo Nieduży region, tam mieszka około 300 tysięcy ludzi obecnie, wciśnięty między Ukrainę a tymi terenami Mołdawii, które kontroluje rząd centralny. I samo w sobie Naddniestrze nie może stanowić jakiegoś przyczółku, czy ataku na Ukrainę, czy ataku na Mołdawię, bo jest po prostu za słabe. I tam ten, te siły rosyjskie, które stacjonują w Naddniestrzu, to jest jakieś 1500 rosyjskich żołnierzy, przy czym w większości tak naprawdę to są Miejscowi rekruci, którzy mają obywatelstwo rosyjskie, a takiej kadry rzeczywiście rosyjskiej to jest około 100 żołnierzy wyższych rangą. Do tego byśmy mogli doliczyć 6, może 8 tysięcy Naddniestrzańskiego wojska, milicji, sił bezpieki, przy czym to nie są siły, które. Posiadają lotnictwo, nie mają ciężkiej artylerii, mają kilkanaście czołgów, z których nie wiadomo ile jest sprawnych. To nie są siły, które są w stanie zagrozić Ukrainie czy Mołdawii. A równocześnie, gdyby nawet komuś przyszedł do głowy na Kremlu taki pomysł, żeby te siły wykorzystać przeciwko Ukrainie, to one bardzo szybko zostałyby przez Ukrainę zmiażdżone, a Rosja nie jest w stanie w żaden sposób przyjść na Dniestrzu z pomocą. No bo popatrzmy nawet na mapę w tej chwili, gdzie jest Naddniestrze, a gdzie są siły rosyjskie. Siły rosyjskie stoją po drugiej stronie Dniepru pod pod Chersoniem i jakby miały nawet, jakby miała ta sytuacja na froncie się zmienić i miałyby one dojść do granicy nadniestrzańskiej. To po drodze jest Hersoń, po drodze jest Mikołajów, po drodze jest Odessa, wielkie miasta do zdobycia, więc w przewidywalnym czasie no nie ma szans, żeby Rosjanie się pojawili nad granicą naddniestrzańską i przyszli na Dniestrzu z pomocą. Więc gdyby nawet Rosja uznała niepodległość nadniestrza, albo, albo włączyła je oficjalnie w skład Federacji Rosyjskiej, no to tak naprawdę naraziłaby się na no, potężną klęskę wizerunkową. Czyli analogia z Donbasem jest choćby ze względów geograficznych, już zostawiając na boku sprawy frontowe w tej chwili, nie do przyjęcia czy nie do utrzymania. I, panie Jakubie, skoro my tutaj w tym studiu o tym rozmawiamy, to należy założyć, że deputowani z Naddniestrza doskonale sobie zdają sprawę, że to nie chodzi o to, żeby Rosja im przyszła z pomocą i żeby wprowadzili Rosjanie tam swoje wojska, bo to jest niemożliwe. To w takim razie o co im chodzi? Może o pieniądze im chodzi. Oczywiście, że tutaj by jak najbardziej oczekiwali, że będzie ta pomoc humanitarna, chociażby rosyjska, bo to odciąży budżet nadniestrzański. Też pamiętajmy, że ten apel deputowanych nadniestrzańskich to był skierowany do wszystkich świętych, tak naprawdę, bo do i do, do ONZ-u, i do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Do Unii Europejskiej zdaje do, się też. Tak. Na Dniestrzu chodzi o to, żeby skłonić władze w Kiszyniowie do jednak wycofania się przynajmniej z części tych postanowień nakładających... Równoprawne cła na firmy nadniestrzańskie, bo to pozbawiło je y, tej przewagi y, konkurencyjnej i po prostu nadniestrzański handel zagraniczny y, teraz jest mniej atrakcyjny. A też pamiętajmy o tym, że Naddniestrze to jest taka swoista republika oligarchiczno-mafijna. Ona jest rządzona przez układ skupiony wokół y, firmy Sheriff, która. Tak naprawdę kontroluje w Naddniestrzu wszystko poza siłami bezpieczeństwa, które podlegają faktycznie Rosji. Całą piłkę nożną kontroluje. Tak, no, najważniejszy, najlepszy klub nie tylko Naddniestrzański, ale w ogóle Mołdawski, Sheriff Tiraspol. Tutaj też ciekawa rzecz, że Mołdawia, mimo tego separatyzmu, ma jednolitą ligę piłkarską i szeryf Tiraspol jest mistrzem kraju. Ile razy to nawet trudno zliczyć. Natomiast firma Szeryf kontroluje gospodarkę naddniestrzańską i czerpie wielkie profity właśnie z tego handlu zagranicznego. A jeszcze najlepsze czasy były, zanim wybuchła wojna na Ukrainie, bo ten handel legalny, często półlegalny albo wręcz czarny, szedł przez port w Odessie. Teraz te możliwości handlu poprzez Ukrainę są ograniczone. I też to jest jeden też z... Z głównych aspektów, dlaczego Naddniestrze by nie chciało tak naprawdę być przyłączone do Federacji Rosyjskiej. Bo ci miejscowi oligarchowie, mafiozi, biznesmeni, jak ich nazwiemy, wszystko jedno, automatycznie by utracili tę wielką samodzielność, którą teraz mają, kiedy rządzą się po swojemu w tej tak naprawdę no, czarnej dziurze wciśniętej między Ukrainę a Mołdawię. No, tak czy inaczej, temat wraca. Może to, że wraca, to jest na korzyść Mołdawii, tej części Mołdawii, która zmierza ku polepszeniu relacji z Zachodem, ku polepszeniu relacji z Unią Europejską, ewentualnie kiedyś wstąpieniu do Unii Europejskiej. Maja Sandu, bardzo popularna polityk w Europie, to jest taki sygnał: nie zapominajcie o nas, Unią Europejska i Stany Zjednoczone. Tutaj sprawa Naddniestrza to chyba tak nie do końca leży władzom centralnym w Kiszyniowie, żeby ją podnosić, żeby to była centralna rzecz, z którą będzie Mołdawia kojarzona, czyli problem Naddniestrza. Wynika to z tego, że te proeuropejskie władze skupione wokół prezydent Majsandu i Partii Działania i Solidarności mają bardzo duże problemy z tym, żeby reformować samą Mołdawię. Mołdawia jest krajem małym, biednym władze chociażby mają ten problem, że są niewydolne kadrowo. To znaczy niektóre ministerstwa to jest raptem kilkunastu ludzi. I pensje nie zachęcają do tego, żeby specjaliści po prostu tam przyszli do pracy. Więc władze mołdawskie liczą jak najbardziej na wsparcie unijne, na wsparcie zachodnie w reformach kraju i liczą na to, że uda im się Przystąpić do Unii Europejskiej do 2030 roku to jest raczej nierealny termin, no ale taki sobie zakładają. Natomiast no, wojna na Ukrainie sprawiła, że przede wszystkim Zachód zaczął się bardziej interesować Mołdawią i dzięki temu, także mów, powiedzmy sobie wprost, Mołdawia otrzymała status kraju kandydackiego, inaczej by to nie nastąpiło. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę Naddniestrza, to zaryzykuję twierdzenie, że władze mołdawskie tutaj chciałyby najbardziej zrealizować model cypryjski. To znaczy przystąpić do Unii Europejskiej no formalnie jako całe państwo, ale faktycznie bez Naddniestrza, tak to jest jak jest na Cyprze, czyli bez tej Republiki Północnego Cypru. I liczą, że Unia się na to zgodzi, a potem... Problem Naddniestrza niejako się sam rozwiąże. Przy czym tutaj kwintesencją tego planu jest właśnie to słowo: jakoś się rozwiąże. Czyli że Mołdawia się na tyle wzmocni, presja ze strony partnerów zagranicznych będzie na tyle silna. Sama Mołdawia też od strony takiej gospodarczej, społecznej funkcjonowania państwa będzie na tyle atrakcyjna, że ten przykład skłoni mieszkańców Naddniestrza do tego, że będą chcieli tak naprawdę reintegrować się z władzami centralnymi. W każdym razie jeśli chodzi o Rosję, to na razie jej zainteresowanie tym skrawkiem ziemi, przypomnijmy to jest 200 kilometrów długości i jakieś co 20 km szerokości. No w najszerszym miejscu, w najwęższym to jest bodajże nawet 4 km. Zainteresowanie Rosji tym skrawkiem ziemi jest umiarkowane i służy tylko i wyłącznie podbijaniu tego bębenka. Tak, bo powiedzmy, że Czemu Rosja nie uznała i nie zamierza uznać Naddniestrza? Czemu ono służy w tej polityce rosyjskiej, oprócz tego, że można destabilizować, straszyć Ukrainę, straszyć Mołdawię? Otóż celem rosyjskim jest włączenie Naddniestrza w skład Mołdawii, żeby ono się reintegrowało zresztą kraju, ale na specyficznych warunkach. Tutaj punktem wyjścia działań rosyjskich jest tak zwany plan kozaka. On zakłada, że Naddniestrze, i Gagauzja to jest taki region autonomiczny na południu Mołdawii, który podlega władzom centralnym, ale Naddniestrze i Gagauzja otrzymałyby w ramach Mołdawii status republiki autonomicznej i miałyby wspólnie większość blokującą w mołdawskim parlamencie. Czyli jakiekolwiek ustawodawstwo, jakiekolwiek reformy Mołdawii byłyby uzależnione od zgody Naddniestrza i Gagauzji. No Gagauzja jest także, jeżeli chodzi o nastroje ludności, bardzo prorosyjska. Więc celem rosyjskim jest taka reintegracja, która sparaliżuje Mołdawię, a przynajmniej wykolei jej prozachodnie dążenia. Dziękuję bardzo. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. W dalszej części programu trafimy na Grenlandię, wcześniej do Afryki, na Półwysep Arabski, a jeszcze wcześniej spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, nasz stały, boczny obserwator, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś o tym, jak trudno złapać prawdziwego złoczyńca. Serial ścigany, The Fugitive, później przerabiany na pełny metraż, powstał w zamierzchłych czasach, kiedy nie było jeszcze Netflixów, smart telewizorów, ani nawet domowych magnetowidów. Każdy odcinek poprzedzała czołówka, której nie dawało się pominąć, więc gdzieś tak od połowy serialu Telewiz znał już jej tekst na pamięć. W ściganym kończyła ją sakramentalna formułka. Ironia losu polega na tym, że Richard Kimball jest niewinny ponieważ nie jest to kryminał z gatunku noir, co najwyżej z lekka szary, w finale sprawiedliwości staje się zadość. To gdzie tu ironia losu. Odezwałaby się naprawdę, gdyby dobry doktor, wrobiony w cudzą zbrodnię, dostał najwyższy wyrok, a zły, jego żonę jeszcze nagrodę Nobla z medycyny. Bałamutna zajawka starego serialu, podobna do nieuczciwej reklamy, przypomina się za każdym razem, gdy los szydzi z aksjologii i wywraca znaczenia pojęć. Kiedy jego ironia polega na tym, że winni, chociaż są znani, wcale ścigani nie są, zaś niewinnych, dopada się łatwo. W okolicach Alicante zginął od kul Maksim Kuzminow, pilot rosyjskiej armii. Kilka miesięcy wcześniej uciekł śmigłowcem do Ukraińców. Dostał od nich gwarancję bezpieczeństwa, uwierzył jednak, że mocniejsze znajdzie w Hiszpanii. Los zadrwił z jego wiary, a drwinę zamienili w zbrodnie odpowiedni wykonawcy, tacy sami jak ci, którzy zamordowali politkowską Litwinienkę i Niemcowa, zamęczyli w łagrze nawalnego. Wobec głośnych zabójstw przypadek pilota Kuzminowa przejdzie pewnie niezauważony, a przecież należy do czynów tej samej kategorii. Jeśli za ich popełnienie w ogóle spada na kogoś kara, przewraca jedynie pionki. Oskarżenie nigdy nie sięga źródła zlecenia, chociaż wszyscy wiedzą gdzie i jak to źródło bije. Już zwietrzał symbol początkowo mocny, jakim było wydanie nakazu aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Putin pozostaje bezkarny. Przywódcy państw uznających jurysdykcję MTK, jak Brazylia czy RPA, uprawiają polityczno-prawną ekwilibrystykę, byle tylko uniknąć konieczności zatrzymania rosyjskiego zbrodniarza, gdyby zechciał do nich przyjechać. On na wszelki wypadek nie zechce, ma pod dostatkiem innych, mniej ryzykownych destynacji. Zresztą o jakim ryzyku tu mowa? Żaden organ, żaden śledczy międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości nie ściga Putkina aktywnie. Ukraińskim służbom specjalnym też to nie wychodzi. Naprawdę ścigają Putina tylko przekleństwa ukraińskich matek. Lament matek rosyjskich przez mury Kremla nie przenika. Ironia losu polega i na tym, że Rosja również wystawia listy gończe. W jej rejestrze ściganych znaleźli się główny prokurator haskiego trybunału Karim Khan, premier Estonii Kaja Kallas czy litewski minister kultury Simona Skyrys. Nie chodzi o to, by tych ludzi dopaść i zamknąć za kołem polarnym. Wystarczy, że odczują niepokój, a zapewnienia premier Kallas – nie ugnę się, nie dam się zastraszyć – właśnie niepokój oznaczają. Żeby go spotęgować, nie trzeba zaraz polonu w herbacie. Przeróżne kompromaty i fałszywki też działają jak trucizna. Międzynarodowe trybunały i jurysdykcja uniwersalna są bezradne wobec zbrodniarzy stojących na czele państw dopóki ci dzierżą u siebie władzę, nieraz nawet dłużej, jak wykazał przypadek byłego prezydenta Augusto Pinocheta, aresztowanego w Londynie tylko na krótko. Slobodan Milosevic trafił do aresztu w Handze dopiero wtedy, gdy Serbia została pobita. Reżimowi syryjskiemu Amerykanie nie zadali w porę decydującego ciosu. Bashar al-Assad pozostaje nietykalny, co z tego, że izolowany. Nie byłoby dostępu do ściganego międzynarodowo Omara al-Bashira, gdyby nie sudański zamach stanu. Współodpowiedzialność za ludobójstwo w Rwandzie spada na Francję, ale nie zostanie wyegzekwowana. Skazanie za zbrodnie popełnione w wojnie Izraela z Hamasem, czy wręcz samo ich wskazanie, uniemożliwią odpowiednio Stany Zjednoczone oraz Rosja z Chinami. Prawne spory ugrzęzną na etapie weryfikowania, czy masakry w Kibucach i w Strefie Gazy są zgodne z definicją ludobójstwa. Zdarzają się też relacje między ściganymi i ścigającymi osobliwie nieoczywiste. Carles Puigdemont, kataloński separatysta na rosyjskim dopingu, udaje banita, a socjalistyczny rząd w Madrycie usiłuje przekonywać, że nie podtrzymuje tej fikcji. O sygnaliście Edwardzie Snowdenie, zaszytym gdzieś w Rosji, amerykańskie władze mogłyby powiedzieć: To nie my go gonimy, to on przed nami ucieka. Jego kolega, demaskator Julian Assange odwrotnie to nie on ucieka z brytyjskiego więzienia nie byłoby zresztą łatwo. To oni go ścigają. Kto pamięta monologi Stanisława Tyma, w lot rozpozna, że powyższa figura retoryczna została niemal żywcem wyjęta z jednego z nich. Z kolei tytuł tego felietonu, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?, jest zapożyczony z filmu Stanisława Barei. Obu panom należą się przeprosiny za to nadużycie. Nadużycie, bo ich ironia jest inna, ciepła i pogodna. Drodzy Państwo, zbliżają się nasze czwarte urodziny. Jak już wiecie, zagra i zaśpiewa dla nas trio Łona Konieczny Krupa w promie kultury. 9 marca o 19:00. Niestety, nie ma już biletów, a na liście patronów też wszystkie miejsca zajęte, stąd mój apel, by potwierdzać obecność, bo jeśli Państwo jednak nie mogą przyjść, to na pewno ktoś inny zechce skorzystać z Waszego miejsca. Przypominam też, że transmisja koncertu na moim profilu na YouTubie również na profilu Promu Kultury sobota 9 marca o 19:00. I przypominam, że wszystko co robimy, możliwe jest dzięki państwu. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu Firma doradcza Crido Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa Gdańsk Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom Wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i akwaparkiem. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Bis. Estpipe, producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estpipe.pl. FDS, nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24 Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych odo24.pl Firma logistyczna ostsped.pl Transport, magazynowanie, odprawy celne Z nami Twój biznes nabiera prędkości Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Donia i Paweł Reps Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software Zenmarket – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Stany Zjednoczone i Francja wzywają Demokratyczną Republikę Konga i Rwandę do powstrzymania się od działań, które zmierzają do otwartej wojny między tymi krajami. Coraz bardziej niepokojące informacje dochodzą z prowincji północnej Kivu w Demokratycznej Republice Konga, gdzie rebelianci z grupy M23 zdobywają kolejne tereny, zagrażając już stolicy regionu Gomie. Konflikt napędzany jest w dużym stopniu względami ekonomicznymi. Drugie pod względem powierzchni państwo w Afryce, czyli Demokratyczna Republika Konga, to surowcowy raj na ziemi. Ale surowce to również jego przekleństwo. Czy to rzeczywiście rzadkie i niezwykle cenne minerały są powodem kolejnego wojennego wzmożenia? A może 30 lat po ludobójstwie w Rwandzie, przypomnijmy, pełna rocznica tego tragicznego wydarzenia przypada w kwietniu, dawne spory etniczne znów dają o sobie znać? O tym Adrian Bong. Jednym z bohaterów tej opowieści będzie Bienko Hanki. Bienko mieszka w Gomie w Demokratycznej Republice Konga. Nazywa siebie artystą rewolucyjnym. Za chwilę wyjaśni, o co w tym chodzi. Ale najpierw umawiamy się na dłuższą rozmowę. Nie jest to proste, bo wschodnia część Konga to właściwie teren działań zbrojnych. Internet chodzi jak chce. A jak już chodzi, to kosztuje całkiem sporo. Bienko chciałby przygotować się do rozmowy. Traktuje ją bardzo poważnie, bo ma poczucie, że głos mieszkańców prowincji północnej Kivu i Gomy jest zwykle pomijany. Gdy sugeruję, żebym przesłał mu także mail z pytaniami, nagle coś przerywa naszą rozmowę. Przepraszam, jesteśmy na wojnie. Tutaj przylatują samoloty wojskowe, Kinshasa wysyła posiłki. To zresztą i tak najmniej groźna oznaka wojny w porównaniu z tym, co się teraz dzieje. A dzieje się całkiem dużo. Stany Zjednoczone kilka dni temu wydały ostrzeżenie, że Demokratyczna Republika Konga i Rwanda znów są na skraju wojny. Główną areną walk jest właśnie wschód Demokratycznej Republiki Konga i prowincja północne Kivu, sąsiadująca z Rwandą. W ciągu ostatnich tygodni, w wyniku ciężkich walk między kongijskimi siłami zbrojnymi a grupą rebeliantów M23, tysiące cywilów z Kivu musiało opuścić swoje domy. Od stycznia śmierć poniosło kilkadziesiąt osób, choć te nieoficjalne statystyki mówią nawet o setkach zabitych. W tym momencie najcięższe walki toczą się w okolicy miejscowości Sake, około 25 km od stolicy prowincji Gome. Mówi Bienko Hangi, którego rodzina znajduje się aktualnie w Sake. Rozmawiałem właśnie z rodziną. Pytałem mojego ojca, jak wygląda sytuacja. Oni tam są, M23 tam jest. Sytuacja jest bardzo zła. Chodzą od domu do domu. Mają broń, mają bomby. Wysyłam rodzinie żywność i ubrania przez pośredników. Czujemy się tutaj wszyscy odczłowieczeni. Stare traumy wracają. To, co przeżywali nasi przodkowie, teraz dotyka nas bezpośrednio. Bienko musi przerwać naszą rozmowę, nie po raz pierwszy zresztą. Sytuacja jest bardzo napięta, także i w samej Gomie, która w tym momencie zbiera siły na przeciwstawienie się rebeliantom. Demokratyczna Republika Konga oskarża Rwandę o wspieranie rebeliantów M23, którzy od wielu lat prowadzą z przerwami kampanię powstańczą we wschodniej części DRK. Kim jednak tak naprawdę są? Wyjaśnia dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W większości są to kongijscy Tutsi. Tutsi, czyli ludność, którą znamy z historii Rwandy, z historii ludobójstwa. Rwandyjskiego z 1994 roku. Ci, którzy byli prześladowani przez ludność Hutu, którzy ostatecznie wygrali wojnę domową i obecnie rządzą w Rwandzie. Natomiast w Kongu stanowią mniejszość, która jest niezbyt lubiana, która jest ofiarą, może nie prześladowań, ale ofiarą pewnej marginalizacji i narastającej niechęci ze strony miejscowych. Choć rebelianci zostali pokonani w 2013 roku, wznowili kampanię powstańczą w 2021. Szybko zdobywając kolejne terytoria na wschodzie. W tak efektywnej ofensywie rolę miała odgrywać także Rwanda. Rwanda, która wspiera wydatnie bojówkarzy, i wiadomo to od samego początku powstania M23, mówi raportowi dr Jonathan Bilow z londyńskiego King's College, znawca regionu Wielkich Jezior Afrykańskich. Going back to when the M23 first sprouted. Już od 2012 roku wiadomo, że Rwanda jest powiązana z tymi ludźmi. Wielu pierwszych dowódców M23 było związanych wcześniej z siłami rwandyjskimi. Uczestniczyło w I i II wojnie kongijskiej. Są etnicznie związani z Rwandą i byli obecni już wcześniej w prowincji północnej Kivu, tworząc pewien bufor bezpieczeństwa i wpływając na sytuację w regionie. Co więcej, jak dodaje Jędrzej Czerep, w ostatnim czasie Rwanda już nawet przestała udawać, że nie ma związku z M23. W ostatnich miesiącach mamy tak naprawdę do czynienia z obecnością wojsk rwandyjskich bezpośrednio jako wsparcie dla tej partyzanckiej, i tutaj szacunki ONZ-owskie mówią o tysiącach bezpośrednio żołnierzy rwandyjskich obecnych na terenie Konga. Stąd pojawiające się ostatnio oświadczenia amerykańskie czy francuskie. Tak jak wcześniej one zazwyczaj wzywały Rwandę do pewnego ograniczenia wsparcia dla N23, obecnie te oświadczenia wzywają wprost Rwandę do wycofania z swoich wojsk obecnych w Demokratycznej Republice Konga. Same napięcia między Kinszasą a Kigali sięgają jednak o wiele dalej niż powstanie M23. Pamiętają bowiem czasy II wojny kongijskiej w latach 90. XX wieku, gdy to Rwanda i Uganda toczyły wojny zastępcze we wschodniej części DRK, wspierając grupy zbrojne i szukając wpływów w regionie bogatym w minerały. Demokratyczna Republika Konga jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i kobaltu, dużo tam także innych surowców takich jak złoto i diamenty. Według Jeremiego Sekombo, niezależnego dziennikarza z Gomy, to właśnie kwestia surowców naturalnych odgrywa w konflikcie najbardziej znaczącą rolę. To jest konflikt, w którym się wychowaliśmy. To już trwa ponad 25 lat. Zaczęło się po ludobójstwie w Rwandzie. I na początku wszyscy wmawiali nam, że to w zasadzie jest konflikt etniczny między Tutsi i Hutu. Teraz jednak wiemy, że nie był to konflikt etniczny. To jest konflikt ekonomiczny, w którym państwa chcą mieć dostęp do surowców naturalnych, które posiada Kongo. I nie robią tego poprzez umowy międzynarodowe czy biznesowe, ale wolą wyciągać broń i zabijać setki ludzi. Demokratyczna Republika Konga posiada m.in. około 70% rezerw światowych kobaltu, który używany jest do produkcji baterii dla samochodów elektrycznych. Co więcej, minerały, w które bogate jest to państwo, z uwagi na ciągły stan wojny, zostały już nawet nazwane minerałami konfliktowymi. Dr. Jonathan Bilow twierdzi jednak, że to nie kwestie ekonomiczne decydują o dynamice tego konfliktu, choć niewątpliwie odgrywają w nim rolę. Według eksperta chodzi jednego o coś więcej. Ekonomia odgrywa rolę w każdym konflikcie. W końcu chodzi też o koszty wojny. Ale trzeba sobie zadać pytania: dlaczego akurat teraz? Dlaczego M23 znów przeprowadza ofensywę? Oczywiście wielu członków M23 czerpie korzyści finansowe z nielegalnego handlu minerałami. Granica na północy między Rwandą a DRK jest bardzo słabo monitorowana. To nie podlega dyskusji, ale myślę, że to nie jest ten sam poziom zależności ekonomicznych jak w czasach II wojny kongijskiej i bezpośrednio po niej. Nie sądzę, że istotą obecnego wzmożenia są potencjalne korzyści czy konsekwencje. Konsekwencje ekonomiczne. Według doktora Jędrzeja Czerepa, tym czymś więcej jest strach, lęk, dawne demony to wszystko, czego po 30 latach od ludobójstwa nie da się tak szybko zapomnieć. I to właśnie tkwi w umysłach obu stron. Cały czas od lat 90. mamy nieustannie pewne echa wydarzeń z Rwandy, które odbijają się dalej we wschodniej części Rep Demokratycznej Republiki Konga. Główną motywacją ze strony Rwandy prawdopodobnie są kwestie bezpieczeństwa. To poczucie, że tam dalej istnieją bojówki Hutu, czyli tych dawnych sprawców ludobójstwa które, co też jest prawdą, współpracują z armią kongijską. No, w związku z tym państwo kongijskie jest przez Rwandę traktowane jako pewna mutacja tej siły, która była sprawcą ludobójstwa Tutsich w 1994 roku. W tym miesiącu w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie, dochodziło też do protestów przeciwko zachodnim rządom, którym Kongijczycy zarzucają wspieranie rwandyjskiego reżimu kosztem rządów DRK. Odwulicowość została oskarżona m.in. Polska, po tym jak wizytę w Kigali złożył prezydent Andrzej Duda. Postawą wielu krajów zachodu, w tym Polski, zawiedziony jest także Bienko Hangi. Z jego perspektywy Polska wspiera reżim. A więc także i jego popleczników, takich jak M23. Wyobraź sobie, że całe życie, cały Twój czas kręci się wokół tylko jednego walk między Rwandą a Kongo. A całe życie zastanawiasz się, jak to się skończy, kto Ci pomoże, jak zareaguje Europa, Stany Zjednoczone. To jest coś, czym jesteś naznaczony my life. W trudnej sytuacji Bienko szuka jednak także nadziei, a nadzieją jest sztuka, czy może połączenie sztuki z rozrywką. Bienko jest w końcu artystą rewolucyjnym i swoje zdanie wygłasza poprzez performance. Przygotowuje sztuki teatralne, jak ta, którą teraz słychać, opublikowana na YouTubie. Przede wszystkim jednak jest tancerzem i choreografem. Uczy społeczność wyrażać emocje. Staram się łączyć ludzi poprzez sztukę. Uczymy się tańczyć, śpiewać. To jest taka forma terapii, głównie przez taniec. To pomaga ludziom walczyć z problemami natury psychicznej. Tutaj mamy wielu artystów malarzy, pisarzy. Ja zajmuję się choreografią i tańcem. Mam też firmę, która pomaga artystom w promocji ich pracy. Jestem też w pewnym sensie przedsiębiorcą. I to jest to, co robię teraz. Jestem przedsiębiorcą i mówię o polityce, bo tutaj wielu ludzi po prostu nie rozumie, co się wokół nich dzieje, co się dzieje między Kongiem a Rwandą, ale także w Ugandzie, w Unii Europejskiej. A taka wiedza jest ważna. Mówię o polityce i mówię o sytuacji pomiędzy Kongą, Rwandą, Ugandą i Unią Europejską. Tak, to jest to, co się dzieje teraz. Rwanda, Rwanda, Często podczas takich spotkań zadajemy sobie pytania: o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Według mnie, tu chodzi ciągle o kolonialne myślenie o ciągłe zarażanie ludzi takim myśleniem. I często winowajcami nie są ludzie stąd, a ludzie z zewnątrz. Przez to my wciąż umieramy. Jeremy Sekombo, niezależny dziennikarz z Demokratycznej Republiki Konga, uważa, że do pokoju dojdzie wówczas, gdy obie strony rzeczywiście wybaczą sobie dawne zaszłości i zajmą się sobą, i choć dziennikarz najpierw przekonywał mnie, że to ekonomia odgrywa przeważającą rolę, z biegiem kolejnych minut coraz bardziej zmieniał swoją narrację. Może półświadomie, może z uwagi na emocje. Na koniec rozmowy powiedział tak: Rwanda has their own problem, they need to resolve it. within uh, rwanda not taking their problem and put it within congo and saying that Rwanda ma swoje problemy i powinna rozwiązać te problemy wewnątrz kraju, a nie eksportować problemy do Konga i mówić, że zagrożenie bierze się z zewnątrz, że oni tutaj chronią mniejszość kongijską. Nie. Zagrożenie bierze się z tego powodu, że obecny rwandyjski reżim nie chce dzielić się władzą. Wielu Hutu musiało opuścić Rwandę, wielu wykształconych Tutsi także. Były szef wywiadu, Patrick Karegeya został brutalnie zabity w RPA, bo był nie na rękę władzy. Członkowie opozycji także są zabijani, wsadzani do więzień, muszą uciekać z kraju. Oczywiście, my też w Kongu mamy swoje problemy, ale niech Rwandyjczycy dadzą nam rozwiązać te problemy na własną rękę. Ale rozwiązać w Not having Rwanda coming here and that they are protecting one Congolese minority. No. Dzwonię jeszcze raz do bienko Hangiego, żeby zapytać właściwie dopytać o zdjęcia z zajęć artystycznych, które miał mi przesłać. Nie odbiera. zniknął na razie z komunikatora. Będę jeszcze próbował. Dla raportu o Stanie świata, Adrian Bong. Dodam jeszcze, że w roli lektora w tym reportażu wystąpił Paweł Drost, autor podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda, do którego słuchania serdecznie Państwa zachęcam. Od kilku tygodni w konflikcie izraelsko-palestyńskim bierze udział jeszcze jeden aktor. To jemeńscy rebelianci Hudi, Którzy atakują statki pływające po Morzu Czerwonym. Houthi twierdzą, że atakują wyłącznie te, które związane są z Izraelem. Ich operacje trochę odwracają uwagę mediów od sytuacji w samym Jemenie, która już od 10 lat jest według ONZ-u największą współczesną klęską humanitarną. I o tej sytuacji w Jemenie właśnie porozmawiamy teraz. Moim gościem jest Radosław Sterna, szef misji Caritasu w Jemenie, gdzie ta organizacja działa. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałbym, żebyśmy na początek przypomnieli źródła tego konfliktu, czyli cofnęli się do 2014 roku, kiedy Hudi zajęli stolicę kraju Sane i przejęli władzę na dużej części terytorium kraju. Dlaczego ta sytuacja zdegenerowała do tego, czym jest teraz, to znaczy, dlaczego Jemen stał się krajem praktycznie upadłym, a tak ogromna część ludności po prostu nie jest w stanie normalnie żyć? Myślę, że należy zacząć od tego, że Jemen jest państwem bardzo niejednolitym religijnie, yy, ponieważ mamy tam mniejszość szyicką, która zawsze poniekąd do, dominowała w północno-zachodniej części kraju, oraz sunnicką większość na pozostałych obszarach, głównie na południu i na wschodzie, ale nawet ta sunnicka większość też jest podzielona na kilka odłamów. Tam są salafici, tam są zwolennicy Bractwa Muzułmańskiego. Na to wszystko nakłada się jeszcze pewna taka różnorodność regionalna bardzo silny podział na struktury plemienne, struktury bardziej takie prowincjonalne niż, niż ogólnokrajowe. Pamiętajmy też, że Jemen w latach 90. został zjednoczony, ale wcześniej tam były dwa kraje: Jemen Północny, Jemen południowy, który miał związki z, z państwami socjalistycznymi, yy, ale również wcześniej w toku historii tam zawsze były różne organizmy państwowe, to jest kraj niejednolity i zawsze było w jemenie tak, że ktoś nie był zadowolony z władzy. A władza, jak to na Bliskim Wschodzie często była mało liberalna, były to dyktatury wojskowe, były oskarżenia o korupcję i Huti przyszli do, do władzy pod tymi hasłami, że czas zwalczyć korupcję, czas oczyścić państwo, czas przywrócić godność, powiedzmy, tej mniejszości szyickiej. Obalili ówczesnego prezydenta, ale byli w sojuszu z poprzednim prezydentem Jemenu Salehem. Ten ich sojusz trwał, no powiedzmy, że ze trzy lata. Salech to był taki wytrawny gracz, dawny wojskowy. On myślał, że uda mu się rozegrać tych hutich, wykorzystać ich do powrotu do władzy, do, do swoich celów politycznych, natomiast mu się to nie udało. Przeliczył się i hussi się go pozbyli, samemu przejmując władzę. W Jemenie. W Jemenie no, na tych północnych terytoriach trzymają się bardzo mocno, kontrolują tak naprawdę większą część dawnego Jemenu Północnego, kontrolują też pewne obszary, które kiedyś przynależały do Jemenu Południowego. I główny problem między Husimi a, a resztą kraju jest taki, że Husi de facto rządzący północnym Jemenem, pretendują do miana e, rządców całego terytorium kraju. I w związku z tym domagają się od podmiotów politycznych kontrolujących pozostałe obszary, a ich też jest kilka, może nie zagłębiajmy się za mocno w ten temat, ale, ale powiem, że są zwolennicy Bractwa Muzułmańskiego, są separatyści oraz dawny rząd Jemenu, nazwijmy go, nie wiem, rządem na uchodźstwie albo po prostu międzynarodowo uznanym rządem, plus jeszcze siły islamistów, takie gdzie nie na wschodzie kraju i Huti domagają się od tych pozostałych podmiotów politycznych o współudział w sprzedaży węglowodorów. Chcą się utrzymywać z zasobów naturalnych, które się znajdują poza terytorium kontrolowanym przez siebie. I pozostałe podmioty polityczne się na to nie zgadzają, nie chcą się tymi pieniędzmi dzielić, poprzez co HUSI starają się zaszachować ich produkcję, szantażować poprzez groźbę użycia dronów. Groźbę użycia innej broni na infrastrukturze strategicznej na południu kraju, przez co wydobycie nie może iść pełną parą, przez co na południu brakuje pieniędzy, przez co państwo nie funkcjonuje. Nie ma za co płacić swoim urzędnikom, służba zdrowia praktycznie gdyby nie, pomoc humanitarna by nie działała. Kraj jest podawany presji politycznej, gospodarczej, blokadzie przez, przez zewnętrzne kraje nie dociera tyle pomocy, tyle żywności, ile potrzeba i większość, większość mieszkańców żyje w biedzie. I jeszcze za chwilę o sytuacji humanitarnej porozmawiamy w Jemenie, ale jeszcze do tej łamigłówki politycznej dodajmy fakt, że oczywiście od 14 roku do 2023 kiedy osiągnięto, nazwijmy to, rozejm dyplomatyczny między Iranem a Arabią Saudyjską Jemen poddany był presji obu tych krajów, to znaczy Houthi byli wspierani przez Iran, prorządowcy przez Arabię Saudyjską. Tu znowu ten podział szyicko-sunnicki wychodzi na wierzch. I realnie rzecz biorąc, ta wojna była wojną proxy prowadzoną przez Iran i Arabię Saudyjską. W 2023 roku, dzięki mediacji Chin, udało się osiągnąć coś, co można nazwać rozejmem dyplomatycznym między obu tymi państwami. Od 2022 teoretycznie również trwa rozejm wojskowy. Czy rzeczywiście nie ma walk w tej chwili w Jemenie? Przez dłuższy czas walk nie było, to znaczy rozejm formalnie skończył się bodajże w październiku 2022. Od tamtej pory, aż tak gdzieś do późnego lata, pomimo tego, że rozejm formalnie się skończył, ale walk praktycznie nie było, nie było strzałów, może jakieś takie drobne tarcia na, na granicach stref wpływów. Oczywiście to wszystko zaczęło eskalować w momencie, kiedy Husi rozpoczęli swoje prowokacje na, na Morzu Czerwonym. W tym momencie można mówić o tym, że idzie w stronę jakiejś eskalacji, ale faktycznie przez długi czas było takie nieformalne zawieszenie broni. A ja tutaj jeszcze dodałbym do tego kalejdoskopu, panie redaktorze, Arabia Saudyjska, oczywiście Iran, ale również Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadziły tam, miały tam swoje cele i wspomagały swoje jakieś milicje czy, czy popierane przez siebie organizacje na, na południu Jemenu, tak więc tych graczy jest więcej. Ale można powiedzieć, że w związku z tym, że ten rozejm trwał, to Houthi mają więcej czasu, więcej środków, aby prowadzić inne wojny, no bo to są ludzie, którzy żyją z wojny. Na przykład prowadzić wojnę o wyzwolenie Palestyńczyków, ostrzeliwując statki na Morzu Czerwonym? To jest tak, że mają taką lepszą pozycję o tyle, że y, znajdują się na terenach, które dużo łatwiej bronić, bo oni no, mieszkają w górach, żyją w górach, kontrolują te terytoria, kontrolują dawno, dawne zasoby militarne y, rządu. Przypomnijmy, że to na północnym zachodzie Jemenu zawsze się koncentrowała władza, tam było więcej ludzi, więcej bogactwa i Husi to wszystko przejęli, przejmując władzę, mieli dostęp do do większych zasobów niż, niż pozostałe podmioty polityczne. Ale wracając do, do Pana pytania o, o walkę na tam kolejnych frontach, dla Houthi to oczywiście jest bardzo ważny aspekt, żeby wspomagać swoich współwyznawców muzułmanów, palestyńczyków w gazie, ale to jest też dla nich bardzo dobra sytuacja, tak propagandowo, żeby się pokazać w ogóle w świecie muzułmańskim jako ci obrońcy, palestyńczyków. Przypomnijmy, że Husi należą do mniejszości religijnej bardzo niewielkiej. To, to są Zajdyci. To jest mniejszość nawet na łonie szyitów. Szyici przypomnijmy, stanowią 10% mniej więcej muzułmanów na świecie, a Zajdyci w, w, w ramach tych 10% też jest bardzo, bardzo niewielka grupa i wiele innych odłamów islamu w ogóle nie uważa ich za muzułmanów, uważa ich za, za no nie wiem, za... Jakiś taki odłam nieakceptowalny zupełnie, ale walcząc walcząc pod sztandarami, tam ratujmy Palestynę, ratujmy Gazę, oni byli w stanie w bardzo krótkim czasie pokazać się z bardzo dobrej strony w całym świecie muzułmańskim, przysporzyć sobie zwolenników, na tyle, że nastąpiło pewne ocieplenie stosunków między Husimi. A Bractwem Muzułmański, Muzułmańskim w Jemenie, czyli e, organizacją, która była no, bardzo długo, bardzo wrogo nastawiona do chus do względów religijnych, względów politycznych, ale właśnie dzięki tym akcjom na Morzu Czerwonym, nawet z nimi udało im się nieco ocieplić stosunki. I jeszcze dodajmy, skoro o nich mowa jest, mówi pan, że podnosi to ich prestiż, to, że są widoczni. Ich prestiż podnosi również to, że osiągają sukcesy. To znaczy, że udaje im się. Dzięki sprzętowi nowoczesnemu, sprzętowi to nie jest taka armia, która posługuje się jakimś przestarzałym, poradzieckim czy jakimś innym sprzętem, tylko to są już żołnierze, którzy mają możliwości ataku dronami, to są żołnierze, którzy mają realne możliwości wpłynięcia na to, co się dzieje na Morzu Czerwonym. Tak, tak, to wszystko prawda. Przy czym pamiętajmy również o skali. Sprzęt używany przez Husich. W porównaniu z tym, co, co stosują Amerykanie czy Brytyjczycy, to są jakieś ułamki wartości. Jedna rakieta wystrzelona przez Amerykanów kosztuje kilka tysięcy dolarów. a Husi, Milionów nawet. Nawet milionów. A Husi posługują się dronami, które można za kilkaset y, dolarów złożyć z jakichś komponentów, które są do nich przemycane, albo którzy, które sami byli w stanie się nauczyć produkować. I oni pokazali światu, że my... Relatywnie niewielka grupa z kraju na skraju pamięci świata, byliśmy w stanie zaszachować cały świat, zwiększyć koszty transportu, zwiększyć koszty militarne w wydatkach innych państw, samemu ponosząc tak naprawdę bardzo niewielki koszt, bo nasze działania są tanie i zarazem efektywne. To teraz porozmawiajmy, jak to przepisuje się na sytuację zwykłych ludzi żyjących w Jemenie. My przez kilka lat mówiliśmy o Jemenie w miarę regularnie, właśnie jako o kraju, w którym ma miejsce nieprawdopodobna klęska humanitarna, klęska nieco zapomniana przez media. W tej chwili praktycznie od tego odstąpiliśmy. Media bardzo rzadko informują. Czy ta sytuacja się polepszyła, czy jak zwykle w tego typu okolicznościach nie polepszyła się, tylko media są zajęte czym innym? Sytuacja się nie polepszyła. A przez y, działania na Morzu Czerwonym, prawdopodobnie w bieżącym roku się pogorszy sytuacja życiowa Jemeńczyków. Jemen jest państwem pustynnym, poza pewnymi obszarami y, nie produkuje dużo żywności. Większość żywności jest sprowadzana z zagranicy. Już y, sama wojna rosyjsko-ukraińska spowodowała bardzo duże wzrosty cen żywności w Jemenie o 40%. Natomiast obecna sytuacja, również windując, windując cenę transportu, przekłada się to na, na ceny żywności, bo żywność jest relatywnie no, tania. Kontener zboża nie kosztuje dużo, ale jeśli cena tego transportu wzrośnie przez niebezpieczeństwa o kilka tysięcy dolarów, to ostateczna cena w sklepie. Może wzrosnąć znacząco dla, dla, dla Jemeńczyków cena chleba, cena mąki, ryżu, tych wszystkich produktów, które się sprowadza z zagranicy. Tak więc yy, jedno to jest, to jest pogorszenie się warunków życiowych, drugie spodziewamy się, że yy, nastąpią utrudnienia w sprzedaży do Jemenu lekarstw czy innych, nawet drogich produktów, których, których się nie produkuje lokalnie. Podam taki przykład. W ostatnim czasie, prowadziliśmy postępowanie przetargowe na zakup leków do, do klinik, którym, którymi się opiekujemy. I w toku tego postępowania zaczął się właśnie ten konflikt na, na morzu czerwonym. I już teraz wiemy, że niektórych leków nie będzie się dało sprowadzić, bo po prostu nie ma do nich dostępu. I to był sam początek tej sytuacji, więc może być tak, że później będzie jeszcze gorzej. A na to wszystko się nakładają sankcje bankowe, które powinny dotykać głównie Husich, ale nie wiadomo jak banki postąpią. Banki na świecie być może ta sytuacja wpłynie na cały kształt kraju, utrudni przekazy pieniężne do Jemenu i tym samym bardzo utrudni prowadzenie pomocy dla Jemeńczyków na miejscu. Jak sobie ludzie radzą? Bo my słyszymy o połowie ludności, która głoduje, o praktycznie zaniku jakichkolwiek aspiracji poza przetrwaniem. Tam ludzie o niczym innym nie myślą, tylko jak przeżyć z dnia na dzień. Jak to życie realnie wygląda? Zgodnie z danymi ONZ, 2 trzecie ludności Jemenu, 22 miliony ludzi, wymaga, wymaga bezpośredniej pomocy humanitarnej. Jest bardzo duży problem z, z niedożywieniem. Organizacje pozarządowe, nie Caritas Polska, Caritas Polska działa w trochę innej branży w Jemenie, ale bardzo wiele organizacji zajmuje się wyłącznie dystrybucją jedzenia albo dystrybucją pieniędzy na zakup pożywienia. Pensje w Jemenie są bardzo niskie. Myślę, że możemy mówić o, o 100-150 dolarów miesięcznie, gdzie ceny w sklepach, no mówię o dużych miastach, Yy, są, myślę, że, porównywalne do tych w Polsce. Chyba, że mówimy już naprawdę o bardzo podstawowych produktach, jak, jak chleb, mąka, ryż. To jest trochę taniej, ale, ale jest naprawdę ciężko. A czy to, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podjęły te ataki odwetowe, czy to zmienia sytuację również humanitarną w kraju? No, od rzeczy najprostszych, to znaczy, że można zginąć w takim ataku, do jeszcze większej destabilizacji. I na przykład utrudnień w działaniach pomocowych. Organizacje pozarządowe, które działają na północy kraju, czy na terenach kontrolowanych przez Husich, są narażone na większe niebezpieczeństwo, ponieważ no, regularnie te, te ataki są przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię przeprowadzane. Ja jestem w kontakcie z pracownikami takich organizacji na północy. Wiem, że Ataki się zdarzają, oczywiście bez zapowiedzi, ale, ale przesyłają mi przez Telegram czy WhatsApp jakieś filmiki, że widać ten, ten, te, te wybuchy, ludzie się boją, te organizacje, no też oczywiście to jest życie w ciągłym stresie. Nie wiadomo, kiedy taki atak nastąpi, jak się on skończy. Na południu jest, jest stabilnie, na południu nie mamy do czynienia z takimi, z takimi atakami, z takim niebezpieczeństwem, przynajmniej teraz, ale na północy. Jest taka możliwość, i władze zaleciły również, czy zmusiły pracowników organizacji pozarządowych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do opuszczenia Jemenu dla własnego bezpieczeństwa. To jest oczywiście pytanie, które pojawia się w każdych okolicznościach, gdzie działają organizacje pomocowe w reżimach niedemokratycznych czyli w większości miejsc, gdzie działają tego typu organizacje. Jak można działać w państwie czy w części kraju? Ja rozumiem, że Caritas Polska, zaraz do tego dojdziemy, działa na terenie, który jest spokojniejszy, ale jak można działać w kraju, w którym władze sprawują no, organizacje z naszego punktu widzenia traktowane jak terrorystyczne, którym na przykład trzeba się opłacać? należy tutaj y, odwołać się do jednej z kluczowych zasad organizacji pozarządowych, że my jesteśmy neutralni, my nie zajmujemy stanowiska w danym konflikcie. Nie mówimy kto jest rebeliantem, a kto jest tą właściwą stroną. Y, konieczna jest współpraca z lokalnymi, z lokalną władzą, żeby uzyskać zgodę na prowadzenie działalności, jakakolwiek by ona nie była i cokolwiek by nie chciała w zamian za tę pomoc. Wiadomo, że przestrzegamy pewnych standardów, ale kluczowe jest niesienie pomocy. Więc yy, również tym władzom zależy na obecności organizacji pozarządowych, bo zdają sobie sprawę, że bez takiej pomocy yy, może narastać jakaś niestabilność, jakieś niezadowolenie z powodu tej biedy czy braku dostępu do, do opieki medycznej. Więc to nie jest tak, że te władze jakoś mocno starają się blokować pojawienie się organizacji pozarządowych. Oczywiście zawsze są jakieś utrudnienia, zawsze są jakieś podejrzenia, że a, jeśli jesteście z tego kraju, to to jest wrogi wobec nas kraj, to musicie przejść większe no, skanowanie. Ale generalnie zgoda jest, bo władza wie, że obecność tych organizacji pomaga długofalowo również samej tej władzy. Czym się Caritas Polska zajmuje w Jemenie? Caritas Polska działa na południu Jemenu i wspiera pięć przychodni medycznych, tak szeroko aspektowo. Kupujemy lekarstwa, szczepionki, wspomagamy budżety tych, tych klinik poprzez wypłaty świadczeń finansowych dla pracowników, dla lekarzy, pielęgniarek, techników, oraz staramy się wspomagać również od strony wydatków codziennych to znaczy wydatki na paliwo do, do generatorów. Czy, czy, czy budowa paneli fotowoltaicznych na dachach tych klinik, żeby był dostęp do prądu, bo wiemy, jest wielki, wielki problem z dostępem do, do prądu. Sieć działa 3-4 godziny na dobę, a poza tym, jak się nie ma własnego źródła prądu, to tego prądu nie ma. Dziękuję panu bardzo. Zachęcam państwa również do spojrzenia na stronę Caritasu, gdzie informacje na temat działań tej organizacji w Jemenie są dostępne. Radosław Sterna, szef misji Caritas Polska w Jemenie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw tajemniczych. Rożek Urosiaka w raporcie. Grenlandia traci średnio 30 milionów ton lodu na godzinę. Precyzyjnie mówiąc, nie traci, bo ten lód topi się na wodę. Mało tego ustępowanie lodowca powoduje, że terytorium Grenlandii, największej wyspy świata, powiększa się i to znacząco. O tym, co to znaczy, nie tylko dla Grenlandczyków, jak również dla Duńczyków, opowie nam dr Tomasz Rożek, którego witam serdecznie. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry. Tomku od 1985 roku to jest ponad bilion ton wody, czyli tysiąc miliardów. Rocznie to jest 270 miliardów ton. Ja w ogóle, te państwo tego nie widzicie, to tego też, Darku, nie widzisz. Jak rzadko kiedy jestem otoczony kartkami, z notatkami, z liczbami, po to, żeby żeby rzeczywiście. Żeby nas zarzucić tymi liczbami. Teren wielkości Albanii. Dobrze, ale poczekaj, poczekaj, Tomku, to są chwytliwe tytuły prasowe. Mhm. Ja też szperałem po gazetach i parę takich znalazłem, ale to się sprowadza do dwóch rzeczy, tak mi się wydaje w ogóle. Po pierwsze, świadczy to o topnieniu lodowca, a po drugie, o pojawianiu się roślinności w miejscach, gdzie wcześniej był lód. Tak. I według tych tytułów prasowych i według w ogóle badań, nawet z tego roku, na które się powołujemy i które były publikowane w dobrych czasopismach naukowych. Oba te zjawiska są zapowiedzią czegoś złego. Jakbyś mógł wyjaśnić, czego są zapowiedzią i dlaczego to coś jest złe? Ha, to jest dobre pytanie. Wiesz co, rzeczywiście tych wątków tutaj jest bardzo dużo. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ten lud, który no, jest wiele tysięcy kilometrów od nas, w gruncie rzeczy, co nas to interesuje, czy on tam jest, czy go nie ma. No, interesuje, powinno interesować, bo stopnienie, stopnienie lodu całkowicie pokrywającego Grenlandię, czy pokrywającego wyspę w jakichś 80%, bo mniej więcej w tylu procentach wyspa jest pokryta lodem, oznaczałoby podniesienie na całym świecie poziomu wody o niecałe 8 metrów, 7,5 metra gdzieś włącznie na przykład z y, wybrzeżem Bałtyku, tak? No, tak, łącznie z wybrzeżem Bałtyku. Bałtyk jest połączony oczywiście ze Oceanem, więc tak. To w praktyce oznaczałoby, że jak na Gdańskim rynku jest y, fontanna i y, jest tam statua y, Neptuna, to y, ta woda by była jeszcze przynajmniej z półtora metra nad jego głową. Mówimy o czymś takim. Oczywiście stopnienie lodów grenlandzkich to nie jest kwestia roku, dwóch czy nawet dziesięciu czy pięćdziesięciu, to jest kwestia kilkuset lat, ale musimy mieć świadomość tego, że między innymi z powodu topnienia lodów grenlandzkich, ale także tych na południowym biegunie, ale także grenlandzkich, yy, od początku tego stulecia yy, poziom wody już podniósł się o 20 cm. A do końca tego stulecia podniesie się o minimum metr, a z niektórych modeli wynika, że znacznie więcej. I tu się pojawia już problem, który dotyczy konkretnie nas. Bo jeżeli teraz my, na przykład, chcielibyśmy mieć Hel, no mamy Hel, lubimy niektórzy z nas przynajmniej, em, no to pojawia się pytanie, czy my nie powinniśmy tam już wałów budować, bo za chwilę może się okazać, że linia kolejowa będzie pod wodą. Powinniśmy? Nie powinniśmy? To już zaczyna dotykać nas. Tomku, czy ty wiesz o tym, że 400 tysięcy lat temu Grenlandia była w dużej części wolna od lodu? I to powodowało wzrost poziomu morza o niecałe 2 metry. Wtedy, 400 tysięcy lat nie, temu. Nie, nie, czekaj. Analizy tych, tej grenlandzkiej czapy lodowej pokazują, że od nieprzerwanie 3 milionów lat w różnych proporcjach na Grenlandii, na, na tej wyspie jest lód. To jest jakby pierwsza rzecz. Rzecz druga to to, że to, czy na Grenlandii było tego lodu, tak jak teraz 80% czy 50% powierzchni, to jedno, ale coś, czymś zupełnie innym jest to, czy te zmiany były częścią zmian globalnych czy lokalnych. Owszem, w przeszłości bywały czasy, kiedy na Grenlandii, na powierzchni tej wyspy, było nieco mniej lodu i na przykład więcej zieleni. Tak było chociażby w y, optimum y, klimatycznym y, w średniowieczu. Ale Grenlandia nigdy nie była Zieloną Wyspą. To często jest funkcjonujący taki mit mówiący czy pomagający. Tym, którzy chcą udowodnić, że zmiany klimatu, to my do tego ręki nie przykładamy. Mówią, no przecież Grenlandia jeszcze niedawno była w całości porośnięta lasami, była zieloną wyspą, stąd nazwa. No nie, to być może jest pierwszy przykład dobrego PR-u, skutecznego PR-u pewnego pana Wikinga, yy, który został wyrzucony najpierw z Norwegii, o ile dobrze pamiętam yy, historię, a później z Islandii, i on chciał bardzo. Żeby na Grenlandię przypływali ludzie po to, żeby stworzyć tam osady. I on wymyślił nazwę Grenlandia, Zielona Wyspa. Na niej rosły jakieś niewielkie krzaczki i mchy, roślinność, która teraz się tam zaczyna pojawiać. Ale Grenlandia była lodową wyspą od przynajmniej 3 milionów lat. No i był zupełnie inny poziom emisji CO2. Na przykład 400 tysięcy lat temu, niż teraz. Ja chciałem wrócić, zanim o dwutlenku węgla porozmawiamy, to ja chciałem wrócić, a być może to jest ten moment, kiedy będziemy o tym rozmawiać, do tej drugiej części mojego pytania, czy drugiej części tych wyników badań, o których mówimy, do których się odnosimy. Pojawia się roślinność. Co to znaczy dla ekosystemu, jeśli na wyspie, która była pokryta przez tysiące lat lodem, czy miliony lat lodem. Pojawia się nowy ekosystem. To oznacza na przykład to, że ta wyspa będzie się coraz szybciej ocieplała, bo lód jest biały i odbija promienie słoneczne, ale skały i gleba białe już nie są. W efekcie z tej samej ilości padającego promieniowania więcej energii zostanie przytrzymanej na miejscu. Więc to oznacza chociażby to, ale nie tylko to. To, że, bo to jest paradoks, z jednej strony mówimy, lód topnieje, a z drugiej strony mówimy, mm, powierzchnia Grenlandii się powiększa. No tak, w miejscami ten lód na Grenlandii ma 3 km grubości. To jest gigantyczny ciężar. Gdy mówimy o jakichś abstrakcyjnych ciężarach, o jakichś abstrakcyjnych mm, skalach, no, 270 miliardów ton lodu Grenlandia traci każdego roku. W momencie, gdy tak gigantyczne wolumeny Leżą na skałach, te skały dosłownie są wciskane w, w głąb ziemi. Gdy teraz ten ciężar znika, te skały, jak korek, pływający jak spławik, pływający w wodzie, zaczynają się wypiętrzać do góry. I to dotyczy nie tylko y, Grenlandii, nie tylko, y, ty, ale także na przykład y, y, bieguna południowego. I to jest ciekawe, Grenlandia rośnie. Wypiętrza się o prawie centymetr każdego roku. To wydaje się niewiele, ale w skali geologicznej, czy w skalach geologicznych to jest ekspresowe tempo, co dodatkowo podnosi powierzchnię czy podnosi poziom oceanu, bo ta Grenlandia jest po prostu coraz wyżej. Oczywiście w skali naszego życia, ani naszych dzieci, ani naszych wnuków nie będziemy na Grenlandię. Pewnie większość z nas jeździli wypocząć. Tam nie będzie bujnych lasów, ale rzeczywiście tam się zaczynają pojawiać ekosystemy. Życie ma to do siebie, że jak znajduje nisze, to tam się rozpycha łokciami. Nawet jeżeli łokci nie ma, bo nie mówimy o bujnych lasach, mówimy o mchach. I mówimy o jakichś takich, bym powiedział. O mokradłach mówimy, mówimy o torfowiskach różnego rodzaju. Tak, jakichś krzaczkach wątłych, coś takiego. A jak ta roślinność ma się do y, emisji gazów cieplarnianych? Czy te mokradła, czy te krzaczki zwiększają emisję, czy zmniejszają? Co do zasady, to co się rozmraża, staje się źródłem dwutlenku węgla i metanu, bo tam zaczynają się pojawiać procesy gnilne. A procesy gnilne to m.in. emisja. Metanu, metanu, który zresztą jest dużo bardziej cieplarnianym gazem niż dwutlenek węgla. W tym wszystkim, poza samym podnoszeniem się poziomu wszech oceanu, który, no, który obserwujemy, tak, to nie jest kwestia jakichś wyliczeń, to nie jest kwestia jakichś modeli, to jest kwestia konkretnych pomiarów i obserwacji. Tak, poziom wody się podnosi. 20 centymetrów przez ostatnie 100 lat, to to już jest konkretna wysokość. Eee, kolejny przynajmniej metr przez, o, przez kolejnych 80 lat, to to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale to nie jest jedyny, jedyny problem w tej całej układance, bo mm, ten topiący się lód i woda, która z niego, jak tyby, powstaje, wpływa do oceanu. To jest woda słodka. Pływa do oceanu, który jest słony. To, zmnie, to zmienia gęstości wody. A tutaj zaczynamy wchodzić już w procesy bardzo globalne, czyli procesy transportu energii w oceanie, procesy prądów morskich, prądów, które niosą gigantyczne ilości energii. One są czasami porównywane do takich. Szerokich taśmociągów, takich jak nie wiem, w kopalniach, czasami się na zdjęciach czy w filmach widzi, że taśmociąg i na nim węgiel tak albo jakaś inna skała jest transportowana. No więc w oceanach działają takie taśmociągi, które przenoszą gigantyczne ilości energii, na przykład z okolic równika czy z okolic zwrotnika. I teraz jeden z takich taśmociągów właśnie jest zaburzany przez spływający do oceanu przepływającą słodką wodę. W efekcie zaczyna tej energii przenosić coraz mniej. W efekcie zaczyna zaburzać dość mocno klimatem bardzo dużego obszaru ziemi. I to także jest problem. Więc tych złych wiadomości, chociaż mogłoby się wydawać, że fajnie jak coś tam zaczyna rosnąć, to em, powód mmm, dla którego czy sytuacja przez którą zaczyna rosnąć, wcale nie powinna nas jakoś optymistycznie nastrajać. I jeszcze nawiązując do tych prądów, oczywiście to jest też coś, co kształtuje zachowanie ryb tak. i innych zwierząt żyjących w oceanie, prawda? Tak. Ja, ja myślę, że my zbyt często patrząc na różne elementy naszego otoczenia albo czytając o nich, traktujemy je tak, jak gdyby one były takie autonomiczne, no dobra, no podnosi się woda, no trudno. Okay? Albo jakieś tam krzaczki się gdzieś pojawiły, no fajnie. To jest system naczyń połączonych. Przez miliony lat ustawiała się, ustalała się pewna równowaga. Ta równowaga, ona ma w sobie przestrzeń do zmiany i w przeszłości te zmiany często następowały, ale one zawsze trwały bardzo długo. W efekcie ten system, czy mówimy o klimacie, o powiedzmy chwilowym klimacie, czyli o pogodzie, czy mówimy o organizmach żywych, czy to rybach, czy na przykład lasach, roślinach, miał czas na to, żeby się zaadoptować, ewentualnie przez kolejne pokolenia tej zmiany zmienić swoje zwyczaje. Tym razem tego czasu nie ma. I na tym polega cały dramat. Oczywiście bywało tak w dalekiej przeszłości. Że na obszarze Polski było dużo zimniej, albo że było cieplej. Ale te zmiany następowały w obszarach, czy takich obszarach czasowych, w czasie setek, tysięcy lat, albo tysięcy lat, a nie w trakcie dziesięcioleci. I na tym też polega problem. Jest jeszcze, Tomku, jeden bardzo ciekawy aspekt. Jak mówisz, rośnie powierzchnia. Grenlandii. To jest ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych w tej chwili, na których mieszka 56 tysięcy ludzi. Kraj autonomiczny w ramach Królestwa Danii. Teren zapewne niezwykle bogaty w surowce, podatny na przeróżne wpływy. Pamiętamy, kilka lat temu Donald Trump zapowiedział, że chce kupić Grenlandię. Na szczęście Duńczycy dosyć szybko... Wybili mu to z głowy. Dosyć szybko wybili mu to z głowy. Dania powiedziała nie. To jeżeli ta czapa lodowa będzie ustępować i będzie coraz więcej lądu, to będzie również coraz większe pole rozgrywki o surowce, prawda? Bo zwiększą się również przede wszystkim możliwości ich wydobycia, prawda? Jak nie będzie tej trzykilometrowej kilometrowej w niektórych miejscach czapy lodowej. Tak, chociaż, chcąc być uczciwym, trzeba powiedzieć, że mimo tego, że Grenlandia wciąż jest w dużej większości pokryta lodem, to jednak, zarówno jeśli chodzi o Grenlandię, jak i o obszar w ogóle bieguna północnego, ta rozgrywka już trwa. I rzeczywiście ocieplenie klimatu powoduje, że te tereny są bardziej dostępne, że na przykład tak zwana droga północna, czyli przepłynięcie na drugą część świata, tak, nie musi się odbywać przez na przykład kanał panamski, może się odbywać drogą północną. Przez czas jakiś Droga północna była, czy do któregoś momentu droga północna była dostępna dosyć krótko w ciągu roku. Natomiast w tym roku przewiduje się, że ona będzie przy wsparciu lodołamaczy, będzie dostępna już przez okrągły rok. Za chwilkę może się okazać, że nawet tych lodołamaczy niespecjalnie trzeba. W efekcie to może totalnie zmienić yy, ścieżki, czy może zmienić kierunki. Rozwoju handlu. To może spowodować, że kanał panamski, o którym też kiedyś rozmawialiśmy wiele miesięcy temu, który po prostu wysycha i, przez, i który się przez to staje coraz mniej drożny, że on już nikomu nie będzie potrzebny. Ale to oznacza także, że dotychczas wciąż jednak dziewicze tereny, także przyrody, tej przyrody podwodnej, one zostaną, one będą coraz bardziej naruszane i ruinowane przez rosnący. Ruch dużych statków, w tym e, tych, może, transportujących ropę, gaz, ale także kontenerowców, bo tam po prostu będzie się dało przepłynąć w kierunku, nie wiem, Kanady czy Stanów Zjednoczonych, czy Azji w ogóle. Więc to jest, to jest wielo, wielowątkowe. E, dyskusja o tym, kogo tak naprawdę są złoża pod biegunem e, północnym, ta dyskusja, ona. Do któregoś momentu była czysto teoretyczna, bo i tak nie było technologii i możliwości, żeby ropę, węgiel, diamenty, złoto, to tam wszystko jest, żeby to wydobyć. Dzisiaj ta dyskusja przestaje być już tylko teoretyczna i zaczyna wchodzić w taką przestrzeń, w której już nie tylko dyplomaci i prawnicy o tym rozmawiają. Tylko firmy się przymierzają do tego, żeby po prostu zacząć wydobywać. Państwa takie jak na przykład Rosja, która uważa, że przez to, że to jest na szelfie kontynentalnym, na którym jest Rosja, że to należy do nich, a Kanada mówi chwileczkę, to jest nasze, a jest jeszcze Norwegia, jest oczywiście Dania. Są konkretne przepisy prawa międzynarodowego, które były tworzone w czasach, w których nikt poważny nie myślał o... Wydobywaniu ropy spod 3-kilometrowej warstwy lodu, albo spod warstwy lodu, która pokrywa biegun, nagle się okazuje, że w zasadzie technologie już może i są, a i lodu jest dużo mniej i łatwiej można dopłynąć i ten urobek czymkolwiek on jest przetransportować. Więc to jest kolejny aspekt tego samego, tej samej zmiany, od której zacząłeś. Ale Tomku, my nie rozmawiamy. W tym kontekście o Grenlandii. Grenlandia jest częścią Danii. To prawda. Więc Dania ma zwierzchnictwo nad Grenlandią. Tutaj problem oczywiście może pojawić się taki, że te 56 tysięcy ludzi, jak się zorientuje, że możliwe jest wydobywanie tych bogactw, na których mieszkają, to te ruchy, które już w tej chwili trwają, ruchy niepodległościowe na Grenlandii, mogą przybrać na sile. I po prostu możemy mieć kraj, po prostu niezależny, na razie kraj autonomiczny w ramach Królestwa Danii, który jest kilka czy kilkanaście razy większy niż Dania, a za chwilę możemy mieć ogromny kraj, który będzie domagał się samodzielności, domagał się suwerenności. Może tak być, a może być tak, że któryś z innych dużych krajów, na przykład Chiny, zaoferują na tyle dużo, że tych kilkadziesiąt tysięcy osób mieszkających na gigantycznej wyspie, no Grenlandia jest ponad siedmiokrotnie większa niż Polska. Więc to jest naprawdę duży kawał lądu. Zaoferują coś takiego po to, żeby mieć koncesję. To też jest możliwe. Wiesz, ja nie jestem futurologiem i ja nie zajmuję się tematami międzynarodowymi, nie jestem ja nie zajmuję się polityką, ale mogę sobie wyobrazić, że, że być może oferta ze strony Danii będzie mniej hojna niż oferta z innych stron. A to nie chodzi tylko o tą wyspę, no bo przecież przepisy międzynarodowe mówią, że są jeszcze wody przybrzeżne, są jeszcze wody do dyspozycji danego kraju, ileś tam mil od brzegu. Co to znaczy w tym momencie brzeg? W ciągu, ostatnich, w ciągu ostatniego czasu Grenlandia, czy brzeg Grenlandii, ten powiedzmy morski, ten lodowy, cofnął się o 10 kilometrów. Bo to jest tempo, w jakim cofają się, cofają się lodowce. Tu, tu jest cała masa różnego rodzaju wyzwań. W XX wieku tak to wygląda, że zaczynamy definiować rzeczy, które wydawało się już są zdefiniowane. Nawet jesteśmy w XXI wieku, Tomku. No tak, no tak. No w XX wieku to zostało podefiniowane, choć niektóre rzeczy chyba nawet troszkę wcześniej. A dzisiaj już się z tych definicji wymykają. Bardzo Ci dziękuję. Zobacz, ile rzeczy wynika z prostego faktu, że na wyspie kilka tysięcy kilometrów od nas... Zaczyna topnieć lód. Tak, a patrzę teraz na mapę radarową Grenlandii, jakby wyglądała, gdyby nie było na niej w ogóle lodu. I byłaby przepiękna, ponieważ tak naprawdę to nie jest wyspa, wyspa tylko to jest raczej atol, pośrodku którego jest ocean. Ten ocean ma połączenia z, jak to w atolu połączenia z oceanem, który z wodą, która przepływa wokoło. Zresztą tymi połączeniami teraz Coraz cieplejsza woda z, z zewnątrz Grenlandii wpływa pod lód i go ogrzewa, i powoduje, że on się topi nie tylko z góry, ale także od dołu. To za milion lat będzie. Nie, Już wtedy będziemy w niebie, będziemy przyglądać się temu z góry, albo kto wie, może będziemy cząstkami energii, która będzie pulsowała na zielonej wyspie, na zielonym lądzie, zwanym dzisiaj Grenlandią bo teraz już jesteś bardzo daleko poza moim obszarem zainteresowań naukowych. Kto wie, kto wie. Trzeba się rozwijać, Tomko, trzeba zbadać nowe rejony. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię, był gościem raportu o stanie świata i jak zwykle wróci. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam na przyszły tydzień, którego kulminacją będą nasze czwarte urodziny w promie kultury. Już się cieszę na spotkanie z Państwem i na koncert Łony. Przypominam o raporcie o książkach Agatyka Sprolewicz Rozpoczęła ona właśnie nowy cykl Fiction Non-Fiction. Proszę sprawdzić, co to takiego. Nie zawiodą się Państwo. I jeszcze raz dziękuję Państwu za wierność, za zaangażowanie. Słowem za to, że jesteście z nami. Chris Wawrza, Adrian Bong, Dariusz Rosiak mówią. Do usłyszenia.